Nareszcie spadł śnieg. Nie ma go wiele, bo na Syberii bywa więcej. Jak na złość, spadł w lutym, kiedy firma odśnieżająca była przygotowana, lecz nie znała tras, którymi miały jeździć pługi. Do przyszłej zimy zdążą opanować temat. Wystarczy, że przed ratuszem jest odśnieżony. Ulica Gładysza wymaga mistrzostwa od kierowców, bo z prawej strony pryzmy śniegu, a po lewej zaparkowane auta. Rozjeżdżone w śniegu kolejny rzucają autem na boki. Ulica Edith Stein. Poza nielicznymi miejscami ulicę pokrywa dziewiczy śnieg. Tylko gdzieniegdzie jakieś śniegofoby usunęły śnieg z chodników przed budynkami. Na wsiach nie lubią śniegu, bo nawet droga powiatowa jest odśnieżona. Kolejny dzień na ulicy Edith Stein. W niektórych miejscach ludzie buciorami brutalnie wydeptali w śniegu ścieżki. Im bliżej ulicy Piastowskiej, tym śniegu więcej i wygląda na nienaruszony. Ponownie ulica Gładysza z pięknie odśnieżonym asfaltem, czy raczej ośnieżonym, bo któż by go odśnieżać raczył, na którym auta delikatnie tańczą.
Niektórym w lutym marzy się lato. Zmieniliby zdanie, gdyby widzieli starą Ołmę, która klapnęła życią w śniegowy wał przyjezdni i z radością pociesznie machała rękoma i nogami, przypominając sobie lata młodzieńcze. Nie tylko młodych, ale i starych uradował śnieg będący pod ochroną. Widać dbałość o warstwę śniegu i pilnowanie, by został jak najdłużej. Jadąc w kierunku Olesna, widzimy, a raczej nie widzimy ścieżki rowerowej. Można na niej urządzać zawody na nartach biegowych. Dzięki temu jadącym asfaltem na rowerach wzrasta poziom adrenaliny, kiedy mijają ich auta. Mieszkańcy wsi nie czuli są na uroki zimy. Nie dość, że odśnieżono asfalt, to po prawej stronie widzimy odśnieżoną ścieżkę rowerową. XVI lutego śnieg zaczął się poddawać ociepleniu i opadowi deszczu. Na ulicy Gładysza spod mokrej śniegowej brei zaczyna wyłaniać się asfalt. Za najważniejszy miejski przybytek należy uznać szalet miejski. Od powstania w 2008 roku sraczyk stał się nowoczesny. Pani pisuardesa została zwolniona jako nieekonomiczny element obciążający fundusz płac. Zastąpił ją bezduszny automat, który nie otworzy drzwi, kiedy nie masz monety dwuzłotowej. W dodatku ograniczono dni i godziny, kiedy można wejść za potrzebą. Ja bym zamknął zupełnie i nie otwierał. Otworzył tylko na czas kontroli sanepidu. Zawsze byłoby czysto i pachnąco.